Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Robię sobie pudełko bezcieniowe do fotografowania rzeczy ze sklepu Mama. Robię je ze starego telewizora. Mam na sobie jeszcze resztki makijażu po filmie Wariatka Zwariowana dzisiejszym, chociaż wy już ten film zobaczycie następnego dnia, więc jak dla was to wczorajszym. W sumie film jest krótki, więc może go tu wrzucę. To będziecie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Wariatkę kurde zwariowana Fundacja Przemoc, tak. Informuję, jeśli jeszcze raz ktoś potraktuje wariatkę zwariowaną jako zupełnie poważny wizerunek Anny Lachowskiej z Fundacji Przemocni, to jest proszony o pójście sobie z tego kanału i nie wracanie na niego. Wariatka, kurde, zwariowana. Chciałaby wiedzieć, jaka ma być, żebyście ją lubili. W związku z czym? Mam taką propozycję ankiety. Dostaję, słuchajcie, takiego SMS-a. Tak z dupy, bez przywitania, bez powiedzenia w ogóle, kim jestem i o co chodzi. Cześć, czy prowadzisz fundację? No i teraz są takie dwie opcje. Nie podobają mi się ustawienia. Lepiej. Są takie dwie opcje. Albo odpowiadam w taki sposób. Świetny początek. Cześć. Zawuar biformeli ci się z survivalem? Obawiam się, że nie przetrwasz. I odpowiedź B. Cześć, siemanko. Tak, prowadzę. Możecie odpowiadać aż do Wigilii i ja się dostosuję i będę taka, jaka się będę wszystkim podobała. Dziękuję. Film wzbudził bardzo ciekawe reakcje, które zachęciły mnie do nagrania czegoś na ten temat. Nie do końca wiem czego. Zobaczymy. Proces się toczy. Część to są te... To jest jakby wprost odpowiedź na reakcję, a część to są refleksje, które są jakby dodatkowe. Do części wniosków doszłyśmy razem z Heleną, za co po raz kolejny Helenie bardzo dziękuję. Jako rozmówcy, który rozwija mi głowę. Jezu, wyciągam jakieś zszywki z plastiku. Telewizory były kiedyś zszywane na zszywki przez plastik. Więc tak, co się pojawiło w reakcjach? To są reakcje na priv. Głównie. Pierwszy temat. Jeśli chcesz budzić szacunek, dopominasz się o szacunek, to nie możesz robić takich filmów jak wariatka zwariowana, bo twój przekaz jest niespójny i niszczysz sobie markę, niszczysz sobie PR, sprawiasz, że no właśnie ciężko jest ciebie szanować, słucha metalu, pali szluga i pokazuje cycki. W ogóle nie pokazałam cycków. Kto co zobaczył, to z jego sprawy, byłam ubrana.
przebrana. Całkiem mocno. Ale oczywiście wrażenie miało to zrobić takie dokładnie, jakie zrobiło. Nie jestem nieświadoma tego, co robię. Wariatka zwariowana sobie istnieje już 2 lata. Ponad 2, 2,5. I nie musicie się martwić o to, że mi nagle odwaliło. Dlatego, że każda z nich jest skandaliczna z zasady. Po prostu. Ale o tym, czym jest wariatka zwariowana, to może sobie powiemy zaraz. A na razie już zajmę tym tematem, który zaczęłam. Jeśli chcę budzić szacunek, to nie mogę robić takich filmów. I że mówiłam o tym w ostatnich filmach, że ja chcę budzić szacunek. To jest małostkowe myślenie. Bardzo małostkowe. W swoich ostatnich filmach tłumaczyłam ludziom, że jeśli oni chcą być szanowani, to muszą stosować się do pewnych reguł. Ponieważ ja oceniam człowieka po tym, jak on się do mnie zwraca. Ja go oceniam w swoich kategoriach ogromnej wyrozumiałości, więc on dostanie pac, 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 a potem ja z nim porozmawiam. Ale świat jest skonstruowany tak, że większość po pierwszej hamówie, po pierwszym spoufalaniu się, zachowywaniu się jak dziecko wobec dziecka, wymięknie. I po prostu... Nie wymięknie, sorry. Obrazi się i naprawdę za brak takiej ogłady i szacunku po prostu straci się u takiego człowieka szansę. Ja po prostu tylko widzę wówczas, że mam do czynienia z kimś, kto sam siebie traktuje jak dziecko. I ostrzegam, że świat funkcjonuje tak, że jak będziesz innych traktował jak dzieci, to nie uzyskasz pożądanego efektu. Czy ja żądam szacunku do siebie? Tak, żądam szacunku do siebie. No akurat w tym nie widzę nic nienormalnego. Pytanie, czym jest ten szacunek? Na pewno nie kłanianiem się w pas. Czy oczekuję szacunku wobec siebie? Tak. I czy zwrócę uwagę osobie, która zwraca się do mnie bez szacunku do samej siebie? To nie chodzi o mnie. Tylko jeśli ty zwracasz się do kogokolwiek, jak do zioma spod budki z piwem, to ty nie masz szacunku do siebie, a nie do zioma. W tych filmach jest to wyjaśnione, że traktujesz taką mnie, 40-letnią babę z fundacji, bo jednak piszą, że z do fundacji. No, ty. Traktujesz tak, jak chcesz być traktowany, dlatego że nikt, kto zwrócił się do mnie w ostatnim czasie, jak dziecko, nie był niegrzeczny wobec mnie. Nie był chamski, nie był opryskliwy. Nie. Każdy był miły. Tylko, że był miły w swoim dziecięcym uniwersum, w którym no, wszyscy jesteśmy dzieciami. I to jest po prostu nieadekwatne. To jest absurdalne. To w tym jest rzecz. I na to zwracam uwagę. Słuchaj. Jedna, druga, trzecia osoba. Mnie nie boli to, że ktoś do mnie pisze cześć. Bo jakby mnie to bolało, to by oznaczało, że ja mam problem ze sobą. Ze swoim ego. Że mi jacyś przypadkowi ludzie muszą się kłaniać w pas mojemu dochodzącemu superego, bo ja się czuję źle. Nie, nie czuję się źle. Ale to, że ja się nie czuję źle z tym, że ktoś się nie potrafi zachować, nie oznacza, że ja nie będę mu na to zwracała uwagi. Dlaczego? Dlatego, że taką sobie rolę w społeczeństwie wybrałam. Zwracać uwagę. Uczyć różnych rzeczy. Uczyć, jak funkcjonować w świecie.
Nie martw się o mnie, osobo, która zwracasz mi uwagę na to, że ja nie osiągnę swoich celów, jeśli będę kręciła wariatkę zwariowaną, ponieważ ja nie szukam mamy. Ja bardzo dobrze znam swoje cele i znakomicie idzie mi ich osiąganie. Jestem szczęśliwą osobą usatysfakcjonowaną, która chce kręcić wariatkę zwariowaną i będzie to robiła. Szacunek to jest coś... co nie rozbija się o to, jak to się do mnie zwraca na dzień dobry. Szacunek to jest sprawa o wiele poważniejsza. Na przykład, czy masz do mnie na tyle szacunku, żeby uznać, że ja wiem, co robię? W swoim życiu? Ze sobą? Kręcąc wariatkę zwariowaną? To jest prawdziwy szacunek. Natomiast to, czego ja uczę ostatnio, bo nagminnie mi się to pojawia, to uczę dorosłe dzieci, że są formy grzecznościowe, które obowiązują po prostu. Więc jak zwracasz się do mnie bez tych form grzecznościowych, to podajesz mi swój problem na ręku, podajesz mi diagnozę swoją, jak na dłoni. Jeśli więc osoba, która się niepokoi o to, że ja nie osiągam swojego celu, czyli nie będę poważnie traktowana, nie będę szanowana, ktoś może pomyśleć, że jestem patostreamerką, ktoś może pomyśleć, że mam problemy ze sobą, może, że jestem chora psychicznie. Jeśli tobie się wydaje, jeśli ty się martwisz o to, że ty mnie musisz przestrzec przed tym, to ci się źle wydaje. Ponieważ ja jestem doskonale świadoma tego, co robię, ale nieświadome są te osoby, niektóre, do których ostatnie filmy są kierowane, one są nieświadome. Jeśli jesteś świadom tego, z czym masz do czynienia, na przykład z ortografią, to możesz łamać tę ortografię, bawiąc się słowami, tworzyć neologizmy. Jeśli wiesz, czym jest kultura osobista, to możesz ją ująć w nawias, możesz jej nie stosować świadomie. Ale jeśli jej nie stosujesz, bo nie potrafisz, to już jest słabo, bo wówczas nie masz wolnego wyboru. Natomiast gdy wiesz, czym jest kultura osobista, jakie są zasady, jakie obowiązują nas normy, to możesz sobie balansować pomiędzy tym, tworząc takie życie, takie uniwersum i takie relacje, jakie chcesz. Martwiąc się o mnie, ty zakładasz, że ja nie wiem, jak świat funkcjonuje i ty mnie ochronisz przed błędami. Przypisujesz mi pragnienia, ważności i znaczenia, których ja nie mam. One są chyba twoje. A może nawet i nie twoje, tylko nie wiem w ogóle skąd je bierzesz. W każdym razie wiedz, że człowiek, dla którego bardzo jest istotne, by mu czapkowano, to jest człowiek, który ma ze sobą problem. Słaby, mały człowiek, tak mały, że potrzebuje, by inni twierdzili, mówili, pokazywali mu, że jest wielki. Nie mam tej potrzeby. Uczę dorosłe dzieci, natomiast, że większość ludzi ma te potrzeby. Ma potrzebę, by się im kłaniano w pas. Więc jeśli trafiasz na mnie z takim faux pas, to masz kupę szczęścia, bo ja ci wyjaśnię, dlaczego to jest faux pas. Ale wyjaśnię ci, dlaczego? Dlatego, że kocham ludzi. Dlatego, że życzę ludziom dobrze. W związku z czym, gdy wyskakują do mnie z taką gafą, że się o nią aż przewracają, to dostają wykład. Wykład spokojny, wykład poważny.
lub dezintegrację systemu iluzji, lub wpierdol mentalny, lub w ogóle dostają wariatkę zwariowaną i totalną kpinę. Po co? Po to, by zrozumieli, na czym polega gafowatość ich faux pas. Takie jest moje miejsce w świecie. Takie sobie wybrałam. Błazna nauczyciela, który gdy w relacji z drugim widzi, że on popełnia kardynalny błąd społeczny, to go uczy o tym. Dlaczego to jest błąd? Na czym on polega i jak go nie popełniać więcej? Wiesz, dlaczego mogę sobie robić gafy, jakie chcę, takie jak dzisiejsza wariatka zwariowana? Bo wiem, o co chodzi. Po prostu. Mi się nie ulał pato stream. Zrobiłam sketch. Na temat pato streama. Jeśli nie widzisz różnicy, to... To ja kręcę dla ciebie ten film, żeby ci wyjaśnić, jak działa świat i co się stało. A dlaczego to robię? Dlatego, że ci dobrze życzę. Dlatego, że cię szanuję i mi na tobie zależy, na tym byś się rozwijał, byś rozumiał coraz więcej, byś poszerzał swoje horyzonty. Robię ci zwarcie, które doprowadzi do tego, że twój mózg będzie się musiał wysilić bardziej niż dotąd, ponieważ spotkał się z czymś, czego nie rozumie, więc trzeba znowu dokonać wysiłku intelektualnego. Trzeba zintegrować kolejną rzecz, która nie pasuje do schematu. Tak się rozwija mózg. Jeśli mózg nie ma nad czym pracować, jeśli go nic nie zadziwia, to on po prostu nic nie robi, a narząd nieużywany ulega atrofii. Co więcej, jeśli zrozumiesz, co ja wyprawiam, robiąc tę wariatkę, to jest szansa, że zrozumiesz jeszcze innych ludzi. Zrozumiesz jakiś rodzaj sztuki może? A może rozrywki? Może zrozumiesz niektóre dzieła? Na przykład zrozumiesz Witkacego wówczas? Lub Monty Pythona? A może posłuży ci to jako jeszcze jeden głos w rozważaniu, w rozważaniach nad zjawiskiem patostreamu. A może zobaczysz śmieszność niektórego rodzaju gaf. Może zobaczysz je z innej strony, jeśli będą przerysowane. Chyba się naprodukowałam. Teraz zrobię chwilę sobie przerwy, żeby przy telewizorku bardziej podziałać i biorę się za następny fragment. Owce i Jadzia bardzo się martwią. Idą święta, a one nie mają pomysłu na prezenty dla tych przerażających kotów. Naradzają się już któryś dzień, niestety bezskutecznie. Po raz kolejny podejmują próbę znalezienia czegoś. Ruszają w poszukiwaniu. Nagle widzimy biegnącą Jadzię, ma pomysł. Słyszymy, jak mówi do owiec: debile, przecież Meme ma swój sklep. Może po prostu dam im coś z tego sklepu. Meme, Ciumcia i Jadzia uznają pomysł Jadzi za bardzo dobry pomysł. Przystępują więc do przegrzebywania sklepu Meme w poszukiwaniu odpowiednich dla kotów prezentów. Nagle Meme uświadamia sobie, że danie kotom nieodpowiedniego prezentu jest ogromnym ryzykiem. Co zrobić? Znów nie wiedzą. Tak, jest pomysł. Nagle jest pomysł. Urocze owce oraz wesoły piesek są uratowani. W prezentach świątecznych dla tych przerażających kotów dadzą im po prostu bony do sklepu Meme.
koty same wybiorą sobie prezenty i prawdopodobieństwo, że będą bardziej zadowolone i nie zrobią im krzywdy, ani nie strzelą focha, jest choć troszkę większa. Jeśli i ty boisz się nadchodzących świąt, ponieważ nie wiesz, co kupić w prezencie, kup bony do sklepu Meme. Może to uratować twoje relacje, nastrój świąteczny, zdrowie, a być może życie. Kiedyś byłam zdania, że jeśli mój przekaz nie jest dla kogoś jasny, to to po prostu nie jest kanał dla niego. Nie jest to przekaz dla niego. Dzisiaj nie jestem już tak radykalna. Im dłużej pracuję z ludźmi, tym bardziej odzyskuję chęć, wiarę w to, że warto tłumaczyć. Warto się porozumiewać. Nawet jeśli zrozumienie się wzajemne bywa czasami trudne. Przecież po to jestem. Po to jestem, by dorosłym dzieciom alkoholików, dorosłym dzieciom rodzin dysfunkcyjnych tłumaczyć, którędy do wyjścia z tego syndromu. Po to jestem, by tłumaczyć autystykom, jak myślą neurotypowi, jak myślą sami autystycy, i by tłumaczyć neurotypowym to w drugą stronę. Po to jestem. Jestem tłumaczem. Dzień dobry, jestem tłumaczem, a to są żony Maharadży Kawuru. Książę małżonek, zajęty interesami od 2 dni i świeci nieobecnością. W hotelu panie pragną rozrywki, nasze biuro ma im to zapewnić. Dowiedziałem się przez telefon, że ma się odbyć jakaś impreza. Co mam im powiedzieć? Jestem tłumaczem. Więc tłumaczę. Myślę, że warto. Nie wszyscy zrozumieją, nie myślę, że zmienię świat. Ale myślę, że trzeba robić to, w czym jest się dobrym. I co się kocha, skorzystają z tego ci, którzy skorzystać szansę mają, którym jest to potrzebne, którzy chcą. I gdyby ktoś mnie we wszystkim rozumiał, to chyba musiałby być Panem Bogiem, bo nawet ja nie zawsze od razu siebie rozumiem. Tak, tym jest rozwój. Nie zawsze siebie rozumiem i kiedy zrozumiem siebie w czymś, to następuje level up. I są różne formy tłumaczenia, są różne formy mówienia o tych samych rzeczach. Są w zasadzie nieskończone możliwości mówienia w różnych formach o tych samych rzeczach. Tak? Na przykład fizyka kwantowa, a religia, a pogańska duchowość. O tym samym mówi. A jakże różnymi językami. Psychologia. Ile jest szkół psychologii? Każda mówi zupełnie innym językiem. Każda zupełnie inaczej ujmuje człowieka. W gruncie rzeczy chodzi o to samo. Jak żyć szczęśliwie? I dlatego też moje filmy mają różną formę. Mało jest tych kabaretowych, ale są aż 3 postaci. Wariatka zwariowana, Zofia i profesor Stresor. Każda jest w pewnym sensie albo moim alter ego, albo moją kpiną z tego, co widzę. W dużej mierze są i tym naraz. Na szczęście Zofia nie jest moim alter ego. Zofia jest czystym uwielbieniem pewnego rodzaju
nosacze, nosaczowatości. Pewnego rodzaju nieświadomości, który po prostu aż mnie rozczula. Tak powstała Zofia. A wariatka zwariowana? Wariatka zwariowana ma rację. Nie można jej tego odmówić. Wariatka zwariowana jest moją mroczną stroną. Każdy ją ma. I należałoby ją zintegrować ze sobą. Wtedy dopiero przestajesz być człowiekiem niebezpiecznym, gdy twoja mroczna strona jest zintegrowana. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówił Jung, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie rządziło twoim życiem, a ty to będziesz nazywał przeznaczeniem. Każdy z nas ma w sobie tyle samo wariatki zwariowanej, tylko że jedni to dopuszczają, a drudzy nie. Wariatka zwariowana to są popędy, instynkty, brutalność, kpina. I gdy uczynisz to świadomym, to robi się z tego siła, odwaga, pastisz. A jeśli nie uczynisz tego świadomym, to zawsze to będzie złośliwość, agresja, pasywna agresja, niebezpieczne rzeczy, naprawdę niebezpieczne rzeczy. Natomiast to nie jest tak, że jest anioł i diabeł i oni ze sobą walczą i to są skrajności, przeciwieństwa. Nie, to są dwa końce tej samej skali. Dwie prawdy o tobie, identyczne w gruncie rzeczy. Ty musisz to zrozumieć. Wtedy Lucyfer staje się Prometeuszem. Ten sam aspekt. Tylko że Lucyfer niezintegrowany, Lucyfer niezaakceptowany, twoja mroczna strona niezaakceptowana, to jest demolka i chaos. Grzech i zagubienie, upadek. Ale zintegrowany Lucyfer staje się rzecznikiem wolności i świadomości, wyboru, a więc człowieczeństwa. Zjedzenie jabłka w raju jest aktem wyboru, świadomości, dorosłości, dojrzałości. I wtedy ten mit zaczyna brzmieć zupełnie, ale to zupełnie jak mit o Prometeuszu. I historia zatacza koło, ponieważ Prometeusz na końcu zostaje ukarany przez bogów za to, że dał ludziom oświecenie. Podczas gdy w katolickim micie diabeł dał ludziom oświecenie i ludzie zostali za to ukarani. Prometeusz jest człowiekiem. Oświecenie. Zło. To jest jedno i drugie, interpretacja lękowa. Historia lękowa. Dlaczego zostajemy ukarani za grzech oświecenia? Dlatego, że to kurwa przeraża. Dlatego, że większość ludzi nie chce przyznać się przed samymi sobą, że mają mroczną stronę. Nie, nie mają. To Anka Lachowska ją ma. I ją pokazuje w tej obleśnej wariatce zwariowanej. W ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Psuje sobie PR. Nie. Prawda jest taka, że jak widzisz niektóre rzeczy, które omawia wariatka zwariowana, to myślisz dokładnie to samo, co ona. Słowami
równie wulgarnymi albo bardziej co ona. No ale nie przyznasz tego przecież, prawda? Bo nie chcesz o sobie myśleć w ten sposób. Nie, bo ty jesteś szlachetny. Ty pochodzisz od anioła, to Anka Lachowska pochodzi od Lucyfera, a ty nie! Wszyscy pochodzimy od małpy. Mam w sobie tyle samo anioła, co diabła. I... ta pruderia... nieprzyznawania się do tego, że czasami żygać ci się chce, gdy coś słyszysz, gdy coś widzisz, gdy kogoś widzisz, jego zachowanie, ręce ci opadają, ale chcesz powiedzieć, że opadają ci nie tylko ręce, chcesz powiedzieć to obleśniej, bardziej chamsko, ale nie powiesz, bo co ludzie pomyślą, ale nie powiesz, bo to co ty sam sobie pomyślisz? No co ty? Że jesteś niekulturalną osobą, niemiłą? Że jesteś pełen jadu? Nienawiści? Wszyscy jesteśmy. Tylko, że jak masz świadomość tego, że masz w sobie mroku i syfu tyle samo, co Anna Lachowska, to możesz się tym posługiwać w tak bezpieczny sposób, jak Anna Lachowska. Na przykład robiąc pastisz. Na przykład swoją irytację w pełni świadomą i uświadomioną, przekładając na wykłady o tym, jak funkcjonuje świat. Ogrom energii i ogrom w ogóle zaufania do siebie jako do osoby zdrowej psychicznie, jako do osoby dobrej, uczciwej, przewidywalnej tracisz na kreowaniu przed samym sobą wizerunku osoby pewnych aspektów osobowości, bo nie wiem, że cech, pozbawionej. Jeśli nie jesteś w stanie uzewnętrznić swojej wariatki zwariowanej, to jesteś pruderyjny, a nie masz jej w środku. Ona może wyglądać trochę inaczej. U mnie jest wyciągnięta tak samo jak całe moje dobro, cała moja miłość, całe moje ciepło. Wyciągnięte są na zewnątrz. Ja dysponuję pełnym arsenałem siebie, ponieważ znam siebie i się nie wstydzę i siebie akceptuję i jestem osobą szczęśliwą. W związku z czym ja biorę różne aspekty i się nimi posługuję. Tak samo gniewem, jak radością. Tak samo zniesmaczeniem, jak zachwytem. Zobacz, ile w tobie musi być lęku i wstydu, że ty nie chcesz sam się przed sobą przyznać, że też masz zniesmaczenie i kpinę w sobie. Że masz irytację. Jak to jest w ogóle wstyd się irytować, prawda? Nie. Przynajmniej ludzie się nie irytują. To Anka Lachowska się tylko irytuje. Nie powinna prowadzić tej fundacji, bo ona jest agresywna. Ja to się nigdy nie irytuję, nigdy głosu nie podnoszę. Ja wszystko przekładam na regressive aggressive. Ja jestem bierno-agresywny tylko. Bo czynna agresja nie przystoi. Więc niszczę ludziom życie codziennie, kropla po kropli, bo takie są zasady. Bo tak robią kulturalni ludzie. Nigdy w życiu nie wyśmiewałbym kogoś tak, jak wariatka zwariowana. Nie. Ja to będę robić tak, żeby się mnie nie dało złapać na tym. To ty
Słuchaj, to tobą rządzi cyniczny diabeł, jeśli ty masz takie jazdy na mój temat i swój. Bo ja mówię wprost. Mówię zupełnie wprost, a w wariatce zwariowanej jeszcze w anturażu błazna. Dlaczego? Dlatego, że ja się śmieję w ogóle z tego, jak wariatka zwariowana na świat się irytuje i ze świata się śmieje. Dlaczego? Bo to jest i poważne, i śmieszne. Bo to jest piękne, że można cisnąć taką bekę z rzeczy, które są godne potępienia. Bo to jest prawdziwy psychiczny luz. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Kolejna sprawa, również niepokojąca. Wariatka zwariowana to jest nie tylko śmianie się z kogoś, że to jest śmianie się też z samej siebie. Że to jest robienie z siebie błazna, pajaca. Ten makijaż w ogóle. Nazywanie siebie wariatką zwariowaną. To jest śmianie się z siebie. Jeśli niepokoi cię to, że ja sobie mogę zaszkodzić, śmiejąc się również sama z siebie, to należy wnioskować, że ty nie śmiejesz się sam z siebie. A to jest straszne. To jest straszne, dlatego że to oznacza, że ty nie masz do siebie dystansu, a więc traktujesz siebie śmiertelnie poważnie. A więc nie potrafisz nabrać luzu do swoich problemów oraz prawdopodobnie nie potrafisz wybaczyć tego, że ciebie ktoś nie potraktował śmiertelnie poważnie. W gruncie rzeczy istnieje duże ryzyko, że jesteś no jakimś fuchmenem, fuchmenką, która niełatwo wybacza, która która żąda tak naprawdę właśnie dla siebie takiego czapkowania, które mi przypisuje. Która nie ma w sobie radości, a więc istnieje również ryzyko, że nie ma w sobie miłości. Miłości po prostu do drugiego, bo nie ma radości życia. Jeśli nie umiesz się śmiać z siebie i traktujesz siebie śmiertelnie poważnie, to ryzyko, że ktoś za to zapłaci w strasznie bolesny sposób, jest ogromne. Jeśli nie potrafisz się śmiać z siebie, to nie wybaczasz sobie błędów, a więc nie wybaczasz ich też innym ludziom. To jest potwornie groźne. To jest potwornie niebezpieczne. To jest nienawiść. Rozumiem oczywiście, że ciężko jest przyznać mi teraz, przyznać przede wszystkim sobie, że masz w sobie jakąś nienawiść, bo nie chcesz tak o sobie myśleć. Ty masz w sobie miłość i szacunek. Ale miłość i szacunek to jest również lekkość relacji. Lekkość życia, nieznośna lekkość bytu. Masz ją, jeśli traktujesz siebie śmiertelnie poważnie? No nie masz. O Jezu, wiedziałam, że... wiedziałam, że zrobię to nie tak, jak chciałam, oczywiście. No dobra. Umiejętność śmiania się z siebie...
daje nam takie zapewnienie, że co by się nie działo, to świat się nie skończy. Moje ego nie ucierpi. Umiejętność śmiania się z samego siebie jest przeciwieństwem rozdętego ego. Znasz swoją wartość. Jesteś jej pewien. Czujesz się w niej bezpiecznie, w związku z czym możesz się z siebie śmiać. Możesz się śmiać z wszystkiego. Możesz nawet mówić, choć życie nasze nic jest niewarte, eviolarte. I żyć pięknie, pełnią. Podczas gdy, jeśli nie umiesz się z siebie śmiać, traktujesz siebie śmiertelnie poważnie, to wszystko jest problemem. To wszystko jest zagrożeniem. Dlatego, że nic nie daje się obrócić w żart. Dlatego, że do niczego nie da się podejść z lekkością. Wszystko jest śmiertelnie poważne. Każda sprawa, której żyję, w której uczestniczę, wszystko, co mnie dotyczy, jest śmiertelnie poważne, jak sąd ostateczny. To jest straszne przecież. Jak być szczęśliwym w takiej sytuacji? Nie da się za bardzo. To dystans do siebie i do świata, umiejętność obrócenia wszystkiego w żart, daje nam komfort tego, że nie zostaniemy ośmieszeni, że nasza godność, strasznie ważna, nie ucierpi. To jest najlepszy sposób na to, jak nie cierpieć z powodu tego, że ktoś nie traktuje mnie poważnie. Jak nie cierpieć z powodu tego, że ktoś mi nie mówi dzień dobry, pani prezes. Ja nie cierpię z tego powodu, już to tłumaczyłam wielokrotnie. Tylko tłumaczę ludziom, którzy się do mnie zwracają, że jest wielu ludzi, którzy mają taki problem z ego, że cierpią z powodu tego, że ktoś im się nie kłania w pas. A jeśli cierpi, to się wyładuje, to się wyżyje. Natomiast jeśli ktoś potrafi always look on the bright side of the life, to ciężko o sytuację, która go doprowadzi do chęci zemsty. Nie mam w sobie chęci zemsty. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko jest śmieszne. A rzecz, która jest najbardziej śmieszna w życiu, to jest mój własny gniew dla mnie. Za każdym razem, kiedy trafi mnie szlak, kończy się to śmiechem moim własnym. Moim śmiechem nad sposobem, w jaki się denerwuję. Moim śmiechem nad sposobem, w jaki wyrażam swoją irytację. Jest przekomiczne. Uwielbiam siebie, gdy się wściekam. Dlaczego? Dlatego, że równocześnie stoję z boku i się śmieję. Łahahaha. Jakich ja używam sformułowań. Jakie ja robię miny. Jakie ja słowa wymyślam wówczas. To jest tak zabawne. Ale to trzeba siebie kochać. Żeby siebie kochać, no to trzeba mieć dystans, tak? No bo jak nie masz dystansu, traktujesz siebie śmiertelnie poważnie, no to w gruncie rzeczy traktujesz siebie jak Pana Boga. No jak tu mieć jakiś luz? To są tylko wymagania wtedy. Polegasz na sobie wówczas. Nie, wymagasz od siebie wówczas. Sorry. O Boże. Wymagasz od siebie wówczas zachowywania się tak, jakby piekło i niebo naprawdę istniały, a ty byś tutaj tylko zarabiał na to, żeby nie trafić do piekła. Teraz przerwa na raport chwilowa, tak przy okazji narzędzi. Przyszła ta druga piła do cięcia opału, spaliła się prawie od razu. No i kupiliśmy piłę za pieniądze, których na razie nie mamy. Ale jakoś się to
ogarnęło. W każdym razie była u nas chyba 3 dni czy 4. Nacięła opału na 2 czy 3 dni i już się skończyła. Nie polecam najtańszych pił ukosowych na Allegro. Absolutnie nie. Gwarancja 2-letnia nic wam nie daje, jeśli nie możecie sprzętu używać. Kręcę jeszcze tą śrubkę. Zobaczę, czy trafiam w ogóle. Jest w ogóle integracja sensoryczna zaburzona, autystyczna i wkręcanie śrub. Nie dość, że nie wiadomo, w którą stronę to się wkręca, to jeszcze śruba biega tak. Moim zdaniem powinny być tu lejki takie, które przytrzymują tą śrubę, takie, żeby się tak składały, jak śruba się wkręca. W ręce to boli, jak się to trzyma. Strasznie. No i co chwila bit wyskakuje z łebka. Nie. No, głupio wymyśliłam. Słyszeliście, co przed chwilą powiedziałam? Głupio wymyśliłam. Głupio wymyśliłam. Stać cię na to, żeby się przyznać, że głupio wymyśliłeś? Nie, będziesz szedł w zaparte. Ilu ludzi idzie w zaparte? Ile nienawiści? Ile problemów, ile wojen wręcz powstaje z tego, że ktoś się nie potrafi przyznać do tego, że głupio wymyślił. To jest po prostu brak dystansu do siebie, nadęte ego. Będzie to kręcić, czy nie będzie? Podczas gdy umiejętność zrobienia z siebie pajaca takiego jak wariatka zwariowana, ale nawet bardziej Zofia, daje ci ten komfort tego, że nie musisz się martwić, popełniając błędy albo robiąc coś kiepsko, albo nie będąc w czymś dobrym. Podczas gdy... Zobaczcie. Za jednego z najbardziej toksycznych stworów na świecie. Wyszło, Bogi. Uważa się osoby narcystyczne. Kim są osoby narcystyczne? Osobami, które nie mają dystansu do siebie, które nie zgodzą się na to, by ktokolwiek złapał ich na błędzie. Jeśli popełnią błąd, to będą szły w zaparte po trupach. A wystarczy umieć śmiać się z siebie. Jak ja w tej wariatce. Kolejna rzecz to akurat ta wariatka, która wzbudziła dzisiaj takie kontrowersje i niepokoje, była wariatką centralnie o nieumiejętności zachowania się, gdy chcesz być fajny. I robi się jazda, że się zachowuje jak pato streamerka. Przepraszam, ale parodiuje ludzi, którzy nie potrafią się zachować, a chcą być fajni. No to chyba to jest właśnie pato stream. Oni myślą, że są fajni. A nie potrafią się zachować, więc nie rozumiem, nie rozumiem zdziwienia, nie rozumiem oburzenia. Kolejna sprawa to kto ma myśli nieuczesane? Czy ja pokazałam cycki, czy niektórzy z was je zobaczyli? Kolejny tekst z mojego geniusza. You say God, I say say. Ten. 10. I teraz jak to brzmi po angielsku? You say God, I say Satan. C.
Co słyszysz? Ty mówisz Bóg, ja mówię szatan. Tak? Kto ma brudne myśli? Nie. Przecież w tym tekście jest. Ty mówisz Bóg, ja mówię powiedz 10, a ty słyszysz szatan. Głodnemu chleb na myśli. Masz włochate myśli. Ty widzisz cycki. Podczas gdy ja mam kompletny strój pod sobą, tak? Ale to jest prowokacja. Czemu służy prowokacja? Temu, żeby wyciągnąć z ciebie to, co tak próbujesz strasznie ukryć, zdeptać, przed samym sobą ukryć, wyprzeć tą twoją mroczną stronę. Tak, cycki, cycki, wszyscy to lubimy. Wszyscy lubimy albo mieć cycki, albo mieć laskę z cyckami. Zależnie od tego, jak jesteśmy płci, pomijając mężczyzn homoseksualnych, oni mają swój ekwiwalent cycków. Ale generalnie nas to wszystkich jara, bo to jest najważniejszy popęd. Popęd seksualny to jest coś, co nas wszystkich napędza do tworzenia, do zarabiania pieniędzy, do wychodzenia do ludzi. Po to rano wstajemy, tak naprawdę. Wszyscy to uwielbiamy w taki czy inny sposób, ale nie, ty nie uwielbiasz, bo ty jesteś szlachetny. Ty nie uwielbisz, bo ty jesteś czysty. Ciebie cycki nie interesują, tylko to dlaczego? I od razu widzisz, jak ja ściągam sweter. To jest prowokacja, służąca temu, żebyś sobie uświadomił, że myślisz o tym, myślisz, tak. I że lubisz te świństwa. Zasadniczo. Wariat co zwariowany, z pewnością można znaleźć jeszcze więcej tych świństw, które lubisz, ale do których nie chcesz się przyznać. Prowokacja. Chcę sprowokować do zastanowienia się, co ty właściwie widzisz. Bo widzisz, nomen omen, w tym co widzisz, ogromną część stanowi twój aparat poznawczy, a nie przedmiot. Nie widzimy świata tak samo. Wielu filozofów wręcz twierdzi, że świat nie istnieje, jest tylko i wyłącznie naszą projekcją. Wielu psychologów potwierdzi, że tak, projekcja stanowi większość świata społecznego. Wcale nie mniejszość. Większość. Mimo, że jest naszym osobistym procesem wewnętrznym. Moja projekcja to jest mój film, który rzucam na świat. Po co ja cię prowokuję? Po co Witkacy cię prowokował? Po to, żebyś rzucił tę swoją projekcję centralnie i się z nią zmierzył. Zobaczył, co ty masz w głowie. Co ty masz w głowie, gdy to wyprojektujesz na ścianę Bogu Ducha Winnej Anki Lachowskiej w pełni odzianych cyckach. Interpretacja jest twoja, nie moja. Ja ci daję tylko prowokację. Po to, żebyś się zmierzył sam ze sobą. Z tym swoim w ogóle. O czym? Z syfem, którego nie akceptujesz? Czy tym lunaparkiem, którym umiesz się bawić? Dla mnie lunaparkiem. Jeśli masz problem z wariatką zwariowaną, to dla ciebie z syfem. Ale dlaczego z syfem? Bo jest nieuświadomiony, niezaakceptowany przez ciebie. Po prostu. Gdybyś zaakceptował, nie byłoby problemu. Problem by się skończył, bo to w twoim zachowaniu, w twoim stosunku jest problem, a nie w rzeczywistości. Wcale nie jest tak, że rzeczy są czarne albo białe. Jest tak, że je widzimy, nadajemy im znaczenie i to, co z nimi zrobimy, dopiero jest istotne. I dzięki prowokacji możesz się dowiedzieć, co tobie tak naprawdę roi się w głowie. I możesz się zmienić dopiero wtedy, bo mózg dostaje zadanie, pytanie, musi się ruszyć. A w
wcześniej się nie ruszał, tylko siedział w schematach. No i na dzisiaj wystarczy. Jest 2:30, za mną jest nieskończone jeszcze oczywiście pudło bezcieniowe. Fajnie było, jakby Helena opowiedziała sama o tych przemyśleniach, które mówiłyśmy. Jak nie, to może ja spróbuję o tym opowiedzieć, a może nie. Znowu wiszą mi jakieś filmy. Ja ciągle mówię, że jeszcze nakręcę i czasem wracam do tematów o wiele za późno. Tymczasem dziękuję.